Henryk Gołębiewski, znany polski aktor, urodził się w Warszawie w rodzinie wielodzietnej jako dziewiąte dziecko. Swoją karierę rozpoczął dzięki Januszowi Sweterowi, który zaangażował go do filmu Abel, twój brat. Od tamtej pory Gołębiewski regularnie pojawiał się na ekranach, zyskując popularność jako pikador z wakacji z duchami czy połudek z podróży za jeden uśmiech. Mimo, że aktor ma już 67 lat i jest na emeryturze, nadal pracuje, by utrzymać siebie i rodzinę. Ostatnio zaskoczył fanów, ujawniając, że oprócz emerytury pracuje także fizycznie, zajmując się m. im. montażem klimatyzacji. Gołębiewski udowadnia, że pasja do aktorstwa nie znika, nawet gdy zawodowa kariera dobiega końca.